Coś akcja protestacyjna na tym lotnisku, że ciągle na tym lotnisku są problemy. Tak, strasznie duży wiatr dzisiaj. Bardzo duży wiatr. Że jeśli Jezus jest źródłem życia, które zwycięża śmierć, Maria jest troskliwą matką, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich dzieci, wypraszając za nich zdrowie duszy i ciała. Między innymi o tym ufamy, Maryjo, że dzięki Twemu wstawiennictwu możemy uzyskać wiele, jeśli tylko nasze pragnienia nie są przeciwne woli Bożej. Widocznym świadectwem wysłuchania i spełnienia naszych błagań oraz wierzymu jasnogórskich są niezliczone woda dziękczynne składane u tego ołtarza na naszą poprzedniczką za uzdrowione ręce, nogi, serce, przywrócone w zdrowie. Uwolnienia z wszelkich dolegliwości cielesnych. Jednakże największymi cudami, które tu Maryjo dokonuje, są uzdrowienia duszy, sumień ludzkich, to powroty do Boga, wiary do Kościoła Świętego. To okrąg wyprostowany dwóch życiowych, które według ludzkiej miary wydawały się już nie do rozpoznania. Jest rzeczą naturalną, że błagamy Boga o uwolnienie nas od wszelkich cierpień, dolegliwości, niewygody. Być może powtarzamy, że to ponad nasze siły, może nawet zarzucamy Panu Bogu, że nas opuścił. Jeśli jednak Bóg dopuszcza na nas doświadczenie choroby czy innego ciężaru krzyża, to jednocześnie obdarza nas wielką łaską niesienia. Tak, zwłaszcza, że od strony nie wolno nam nigdy o tym zapomnieć. Pan Bóg nie nakłada ciężaru większego, niż zdołalibyśmy aspirować do tego dziedzictwa. Pewien bardzo cierpiący chłopiec zapytał: mamusiu, dlaczego tak bardzo ocian nie jest tragiczny? Czybyś się zgodził? Chłopiec odparł: tak, więc właśnie cię o to poprosił. Blokuje wszystko ze względu na nazwę. Podobnie jak ta ziemska matka, tak i ty, Maryjo, uświadomiłeś nam tu wielokrotnie, że oto właśnie Chrystus prosi nas, byśmy pomogli mu dźwigać krzyż. Kto wie, ile razy wobec tej prośby zrezygnowaliśmy z próśb o uzdrowienie, z którymi tu przyszliśmy. Nie ma, szepcząc tylko kompromis, byś pomogła nam wytrwać, tak jak ty wytrwałaś pod krzyżem. Dzięki bardzo dużej pracy, bardzo mały margines był tego szczęścia. Ufajmy Bożemu Planowi na nasze życie. Bądźmy pewni, że jest on najlepszy, jaki tylko można było stworzyć, a z doświadczeń, jakim nas Bóg daje, z pewnością wyprowadzi on jakieś domy. Prosimy, Maryjo, przez Twoje stawiennictwo, by nasze zaufanie Bogu było bezwarunkowe i absolutne, byśmy chcieli i potrafili współdziałać z Bogiem. Do władzy, z Syrizą, to miał, nie naciskajmy na Boga, to działa karmów, jak my byśmy sobie tego życzyli. Będzie się wykazywał odpowiedzialnością. Nie chciałbym teraz tego wykazywać z tej strony, ale tutaj, Lindo, w tej sytuacji, w której żył i zwarł o opinii świętości, pozostawił nam naukę o oddaniu się Panu Bogu, zainspirowaną przez samego Pana Jezusa. Jezus wraca się do nas. Dlaczego zamartwiacie się? Niepokoicie. Zostawcie mi rozkrzyć wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Czegoż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych, jak i materialnych, zwraca się do mnie, patrzy na mnie, mówiąc: dusza, zamyka oczy, słuchaj się. Dostajecie niewiele łask, gdy się męczycie i męczycie, aby je otrzymać. Potrzebujecie ich bardzo dużo, kiedy Pana jest pełnym oddaniem.
Maryjo, która przez całe życie tu na ziemi byłaś całkowicie oddana Twemu Synowi, a potem nigdy w Twym sercu nie powstało zwątpienie w Boży plan Tobie przeznaczony. Prosimy Cię, naucz nas i wybłagaj nam tę łaskę, abyśmy w każdej sytuacji, w każdym momencie naszego życia potrafili bez wahania z całą szczerością troszcz się w tym. Jeszcze Rosja zastosowała znaną taktykę podkupowania. Rozważamy tajemnicę Palermo Różańca Świętego, ukoronowanie na Ziemi Marii Panny na Nowo Wybaj. Ojcze nasz. Ale no, no to przecież śmieszne. No to, to przecież śmieszne. No
teraz ambasadorowie Unii Europejskiej rozpoczynają kolejny etap rozmów samej Unii Europejskiej. Tutaj wchodzi na scenę Francja, która paradoksalnie z jednej strony niby się sprzeciwia temu gazociągowi, z drugiej strony wychodzi na to, że decyduje razem z Niemcami o tym, właśnie w jaki sposób traktować także gazociąg, a do tego wszystkiego jeszcze ambasadorzy Stanów Zjednoczonych, na tym też najbardziej skupi, w Niemczech, Danii i Unii Europejskiej, mówią, że scenariusz, czyli położenie rurociągu, gazociągu jest niebezpieczne dla wspólnoty Zachodu. To jak oceniasz, co teraz się właściwie będzie działo z tym gazociągiem? On będzie położony, tylko że może być mniej opłacalny. Czy to rzeczywiście jest strach dla Gazpromu, dla Moskwy? Jakaś korzyść dla Unii Europejskiej? Słuchaczy Radia Jasne. Czasami mam takie Radia Maryja, granicy serca, że może jeszcze nie wszystko jest stracone. Polecamy również milionat sióstr rodziny wytańskiej, wszystkich zmarłych, ale zmarł Janina, ja mam dzieci, innego Bona, to mamy do Ciebie, że jesteśmy już na to wskazani, że ta rura będzie dzieliła Europę na całe pokolenia, że jest to gigantyczny błąd. Dzisiejszej Ewangelii profesor powraca do nas tajemnica kościoła. Chrystus wskazuje Piotrowi na jego zadanie. O, już przestań gadać głupoty. Przestań gadać głupoty właśnie. On tak tego Piotra podkreśla, wiesz, jakby to było nie wiadomo co, to liczy się wiara w sytuacji, gdy ludzie w ogóle w nic nie wierzą, świat jest zagubiony, to on tutaj mówi o Piotrze. Przecież tam zupełnie o co innego chodziło. Przecież Jezus przyszedł do swoich i mówi, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No to, że jedni za Jana Chrzciciela, jedni za jednego z proroków, którzy kiedyś dawno temu byli, no to przecież pojęcie jest fatalne. Źle zrozumieli, źle. No i tylko Piotr powiedział, Tyś jest Chrystus, Syn Bożego. No to, że Piotr tylko w Chrystusie rozpoznał tę opokę, tę skałę w Chrystusie. No, a Piotr vice versa powiedział, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. No, i że na tej opoce, którą Piotrze wyznał, zbudują, czyli na sobie Jezus zbudował Kościół, nie na człowieku, nie na Piotrze. Człowieku, opanuj się, to po pierwsze, to po drugie, to po trzecie. Ale mówię, że w czasach, kiedy ludzie nie mają wiary, może lepiej mówić o wierze, a nie o Piotrze. No przecież puknij się w głowę. Przedstawiona jako amerykańska i zapomina się o Polsce, dlatego że Amerykanie to ogłosili sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił to 13 stycznia podczas podróży po antyirańskich krajach arabskich i powiedział, że będzie to konferencja antyirańska, od razu to zaznaczył. Jak powstrzymać ekspansję Iranu, chyba coś takiego wydaje mi się. Tak, że mówiąc prosto, wskazać palcem, kto jest
głównym winowajcą tego wielkiego zamieszania na Bliskim Wschodzie. Odpowiedź już jest znana, tylko musimy dopasować do tego deklaracji. Polska dyplomacja prawdopodobnie wcześniej, znaczy na pewno przekonywała Iran, że to nie jest przeciwko niemu skierowane i w momencie, kiedy się taka informacja amerykańska rozeszła po całym świecie, trudno było powstrzymać wściekłą reakcję Iranu i także wściekłą reakcję ważnych państw Unii Europejskiej, które nagle zauważyły, że Polska być może robi coś, co nie jest w ich interesie, bo Unia Europejska cały czas popiera porozumienie w sprawie porozumienia z Iranem z 2015 roku. Więc na początku że to jakiś zastępca szefa misji dyplomatycznej w Polsce, że to będzie na tym poziomie. Co najmniej kilku ministrów spraw zagranicznych. Rysiusiu, czego się nie mówi dziś? Och, Rysiusiu. Będzie prawdopodobnie dużo ministrów z regionu, oczywiście państw proamerykańskich, antyirańskich. Nie będzie Turcji, nie będzie Rosji, ważnych graczy tam. Konkurencyjną mają. Spotkanie w Soczi na poziomie prezydentów nawet, ale chyba ministrowie spraw zagranicznych będą im towarzyszyć. To też jeszcze będzie Rouhani, czyli prezydent Iranu. Tak. Niejasna jest jeszcze sprawa, czy przyjadzie, czy na przykład jakiś przedstawiciel Kataru, co byłoby sporym jednak osiągnięciem, bo Katar jest izolowany przez tych głównych graczy, którzy na pewno przyszli ministrów, czy Arabię Saudyjską i sojuszników. Więc byłoby to pierwsze takie spotkanie, którym razem są Saudyjczycy i Katarczycy. No, ale na razie tego nie wiadomo i wydaje mi się to mało prawdopodobne. W ostatniej chwili pojawił się nagle nowy temat, czyli sprawa palestyńska. Bez Palestyńczyków zaproszonych w ostatniej chwili już nie przyjęli, przynajmniej tutaj do tego momentu, nie może jutro nagle stwierdzą, że warto przyjechać, więc gdyby się okazało, że pod tym hasłem rozwiązywania problemu palestyńskiego doszło do jakiegoś wielkiego pojednania, obcysłowie pojednania może, w każdym razie rozpoczęcie jakiegoś planu uznawania się wzajemnego Arabii Saudyjskiej i Izraela, no to byłoby naprawdę coś dużego, bo to była sprawa na wiele, wiele lat, a być może taki element tutaj zagościł. No do tego zmierzam, bo mówi się głównie o Iranie, antyirańska, tutaj wiele komentarzy na plus i na minus tej organizacji, w sensie samej idei, ale umyka nam ten problem, mianowicie też w delegacji przecież przyjedzie Mike Pence, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, przyjedzie sekretarz stanu Mike Pompeo, ale dodatkowo przyjedzie dwóch, można powiedzieć, dużych rozgrywających, jeżeli chodzi o Palestynę i Izrael i o ten konflikt. Między innymi Jared Kushner, czyli Donalda Trumpa, który się tym zajmuje i w ogóle stosunkami z Arabią Saudyjską. To jest ten człowiek, który w cieniu razem z Greenblattem rozgrywają sprawę właśnie palestyńską. Czy tutaj nie warto się też na tym skupiać? Nie warto o tym mówić, że to rzeczywiście coś z tego może powstać, że ci panowie mogą przywieźć jakieś tezy i jakieś sprawy pod dyskusję. Tak, na pewno to, że się ten temat pojawił, to znaczy, że też nie chcą organizatorzy, także Amerykanie, być może przekonani przez Europejczyków, nie chcą, żeby to była konferencja wyłącznie polegająca na boksowaniu Iranu. Trzeba podpisać jakąś deklarację i tę deklarację trzeba uzgodnić. Także mimo, że przyjeżdża na przykład z Niemiec, nie wiem kto przyjdzie z Francji, no, ale z Wielkiej Brytanii, która jest cały czas zwolennikiem porozumienia tego z 2015 roku, przyjeżdża minister spraw zagranicznych, to trzeba będzie razem z tymi bardziej wstrzemięźliwie nastawionymi do Iranu ludźmi jakąś treść tej deklaracji ustalić. Jakąś treść. Wcześniej i mniej rujnująca dla trzeba będzie jakąś treść. Pojawia się to na Saudyjczyków jest bardzo nieprzyjemnym. Trzeba będzie.
przyjemną zapowiedzią, natomiast... Nie przyjemną dlatego, że oni prowadzą wojnę i są obarczani winą za wiele ofiar. Tak, tak jest. Za tysiące razem ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi prowadzą tam na razie niespecjalnie skuteczną, ale dosyć brutalną operację, zresztą przy akceptacji Stanów Zjednoczonych. A z drugiej strony rebelianci Huti wspierani przez Iran. Są rebelianci Huti wspierani przez Iran, tak, mający kontrolą zawsze część tego zamieszkanego Jemenu. Także wracając do sprawy palestyńskiej, być może tutaj będzie jakiś krok ku temu, żeby na przykład jakiś, nie, na razie nie Arabia Saudyjska, ale jakiś ważny jego sojusznik otworzył ambasadę izraelską, na przykład Bahrajn. I wtedy co się stanie? Jest początek otwierania się tego najbardziej antyizraelskiego regionu sunnickich monarchii na Półwyspie Arabskim na Izrael, co pociągnie za sobą prawdopodobnie uznawanie także przez inne państwa muzułmańskie, ale nie wszystkie. No i myślę, że z takiego rozwiązania byłby zadowolony cały Zachód, nie tylko Amerykanie, ale także Unia Europejska, że jeden z problemów, który tak się sączy już od dekad, byłby troszeczkę rozwiązany. Oczywiście bez rozwiązania jakiegoś w miarę satysfakcjonującego dla Niemiec, skrajnych organizacji palestyńskich, to nie jest możliwe, ale powolutku. A myślisz, tak już teraz puszczam wodze wyobraźni i fantazji, Warszawa miejscem pierwszej, może wspólnej też deklaracji izraelsko-saudyjskiej? Jakiegoś wspólnego, bym powiedział, formalnego pokazania, że te państwa są ze sobą w stanie nie wojny czy tam animozji, ale są ze sobą bardzo ściśle współpracując. Zresztą już wiemy od kilku miesięcy to na pewno, bo sami powiedzieli Izraelczycy o tym, że wywiady współpracują i sami zresztą były podróże w jedną i w drugą stronę. Natomiast tutaj pytanie jest, czy myślisz, że coś takiego się może wydarzyć? Takie podpisanie, jakaś wspólna deklaracja, jakieś wspólne, formalne pokazanie sojuszu izraelsko-saudyjskiego, co by było, myślę, że jednak nieprawdopodobnie dobrym, pozytywnym aspektem tej konferencji. Czy odrębnej takiej saudyjsko-izraelskiej deklaracji to chyba nie będzie, nic mi o tym nie wiadomo, ale będzie, ma być wspólna, pod którą powinni się podpisać przedstawiciele Arabii Saudyjskiej i Izraela. Ja mogę powiedzieć jedno, że trochę prowadzę takich spotkań zakulisowych przed tą konferencją, no i ci, którzy nie chcą tu przyjeżdżać, wcale nie mówię tylko o Iranie, najbardziej się interesują, kto z kim i gdzie spotka się z tych dwóch państw i co oni sobie naprawdę powiedzą, że chcieliby się zamienić w taką szklaneczkę, która tam sobie popijają herbatę, ci uczestnicy i podsłuchiwać, co tam się dzieje. O rozpoczynającej się w środę w Warszawie konferencji bliskowschodniej, postępach w budowie gazociągu Nord Stream 2, a także o włączeniu Macedonii do NATO, mówił szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita Jerzy Haszczyński, a rozmawiał z nim Michał Żakowski. Reklama. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze bierze. Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Koniec z reklamą. Nie ma żadnej reklamy, wasza mać. Nie ma reklamy. Zginęło. Do dzisiaj to nie zostało przez tamten bank. A więc uwaga, sprawdzajmy. Miejscowości, z której nie A jeszcze wiesz, w niedzielę ludzie szykują się na pracę. Po 6 tygodniach od płacenia ofiary można sprawdzić. A ta na reklamę. Podaję ten numer telefonu. 56 610 82 10. Powtarzam, 56 to dorównia 610 82 10. Bardzo dziękujemy. Trzeba słuchać tu czasem tego swojego ojca Rydzyka. A to wiesz, katolicy nienawidzą go. Świątynia, proszę Państwa, jeszcze raz mówię,